dobrych kilka godzin komputer pracuje na tej stacji. Jesteśmy w stanie przewiercić to drewno na wylot, czas ponad 1000 W. Zobaczcie, 1800 W ma ta piła łańcuchowa. Te stacje można kupić mniejsze, ale można też kupić większe. Jeżeli ktoś, jak mocno mamy ją naładowane, to możemy jeszcze wyłączać poszczególne gniazda. 60! O, mamy 60, czyli witajcie moi kochani na kanale Murska TV. Mamy Tech Week, czyli rozmawiamy o technologii, o różnych komponentach, które pomagają nam w wędkowaniu. Nie mówimy tutaj o sprzęcie wędkarskim, mówimy tutaj o zupełnie odjechanych rzeczach. Jeżeli ktoś chce, tam ma link do InfoRybki, czyli aplikacji wędkarskiej, którą uruchomiliśmy w poniedziałek. No i w poniedziałek wleciał filmik z tą aplikacją, a dzisiaj zajmiemy się zasilaniem. Co zrobić, kochani, żeby na... Ja cię kręcę, ale to ciężkie. Żeby na zasiadce, czy to na przykład karpiowej kilkudniowej, czy to na przykład chociażby wędkarskiej, jakiejś nocnej, dłuższej nad brzegiem polskiego morza, czy też tak jak ja na przykład jutro jadę do z Julem gdzieś tam na Kaszuby w jakieś gąszcze, będziemy pozyskiwać rybki z uniwersytetem, małe rybki, które są pod mega ścisłą ochroną, no i potrzebujemy zasilania, słuchajcie, nawet w takich gęstych krzaczorach. Mamy coś takiego, będziemy to dzisiaj testować, zaczynamy. Dobra, na szybko, co mamy w kartoniku? Oczywiście instrukcja obsługi, zaraz sobie to wszystko oglądniemy. Mamy, zobaczcie, taki duży zasilacz do ładowania tej power stacji. Dodatkowo mamy gniazdo zapalniczki, no i wtyk, który możemy podłączyć tu. Okej, czyli możemy ją ładować z gniazdka zapalniczki. Powłączamy sobie, zobaczcie, te wszystkie tutaj guziczki. Trochę ich jest. Zaraz sobie to tak pokrótce omówimy. No więc tak, jak włączę tą obsługę 220 V, to włączają nam się wentylatorki. Ja je słyszę, ale wy nie słyszycie. Naprawdę bardzo fajnie, cichutko to chodzi. Ogólnie stacja jest ciężka. 9 kg jest bardzo taka zwarta. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, także ja jestem w szoku. Początek naprawdę bardzo obiecujący. Co mamy tutaj? Mamy wyświetlacz, który pokazuje nam, ile mamy, jakie mamy naładowanie. Pokazuje nam obsługę Bluetootha. Tak, my jesteśmy w stanie się podłączyć Bluetoothem po to. Powiem więcej, nie dość, że widzimy, ile mamy, jak mocno mamy ją naładowane, to możemy jeszcze wyłączać poszczególne gniazda, więc możemy komuś zrobić psikusa. Ktoś jest tutaj podłączony, kogoś już nie lubimy, no więc wyłączymy mu na przykład ładowanie smartfona. Można, można, słuchajcie. Mamy dwa gniazda właśnie do ładowania a propos smartfonów po 18 W każde. To jest to standardowe, to duże gniazdo. Natomiast mamy też gniazdo USB typu C i to gniazdo jest wejście i wyjście, czyli jesteśmy w stanie naładować sobie z tej power stacji na przykład laptopa, nawet do 100 W, no i też jesteśmy w stanie naładować tą power stację, też 100 W, więc no tutaj, jeżeli mamy dobrą ładowarkę na przykład od laptopa, jesteśmy w stanie sobie ładować tą power stację właśnie tą ładowarką od laptopa, nie musimy używać tej standardowej ich, aczkolwiek ta standardowa ich ładowarka jest nieco szybsza, co za chwilę sobie też sprawdzimy. Dodatkowo mamy, zobaczcie, zwykłe takie gniazdo zapalniczki. Też możemy sobie je włączyć, wyłączyć. Producent mówi, że jeżeli mamy duże obciążenie na 220 V, to gniazdo zapalniczki jest wyłączane, dlatego że tutaj priorytet jest nastawiony na to, żeby 220 V było najlepiej obsługiwane. Bo tutaj mamy aż 1200 W ciągłej mocy, możemy pobierać. Według specyfikacji starczyłoby nam to na niecałą godzinę. Za chwilę sobie sprawdzimy. No a chwilowe nawet 2000 W też sprawdzimy. Ok, żeby nie było tak monotematycznie, wychodzimy sobie na dwór. Mamy w pierwszej kolejności nożyce do żywopłotu, 400 W. Myślę, że to nie zrobi większego wrażenia na tej naszej power stacji. Odpalamy je i tak jak myślałem, słuchajcie, nawet z jakimiś grubymi gałęziami nie ma najmniejszego problemu. Nic się, silnik nie zatrzymuje. No po prostu jedziemy, jakbyśmy normalnie byli podpięci pod zwykłą sieć 220 V z elektrowni. Zobaczcie, 69% naładowania i tutaj nam się waha ta energia chwilowa. Jest to od 220 do nawet 300 W. Teraz uruchomiłem taki odkurzacz elektryczny, który ma silnik 2800 W. Natomiast zobaczcie, tutaj na tym mierniku widać, że tam dochodzi do 1000. On jest do liści, ale ja tutaj daję mu troszeczkę w kość. Mamy prawie 1 kW chwilowego. Dobra, to było zbyt proste. Piła łańcuchowa. 1800 W. Zwróćcie uwagę, jak ona się rozpędzała, nie? Na początku było tak powoli, powoli, dopiero po chwili dostała takiego strzała.
No właśnie, ale zobaczcie, 1800 W i daje radę. Tutaj nie ma mowy o czym, że to się, nie wiem, wyłączy. No ciśnie, zobaczcie, 1200, 1040, a w każdym razie cały czas ponad 1000 W. Zobaczcie, 1800 W ma ta piła łańcuchowa, jest troszeczkę zmęczona, więc i też, no, te łożyska tam mają większe opory. Zobaczcie, ciśnie to bardzo dobrze i teraz porównanie z moim agregatem, który bardzo mocno chwaliłem. Agregat moc ciągła 1000 W, chwilowa tam 1200, no i on powinien sobie poradzić z naszą piłą łańcuchową. Agregat był przed chwilą odpalony na dłużej, także nie chodzi na zimno, ale zobaczcie, że jak mu troszeczkę tak tutaj w dupę dać, to się wyłącza. No i to muszę powiedzieć, kicha taka, wiertarka, wiertarkę próbujemy, idzie wszystko w miarę ok, dopóki kiedy się zrobi ciężko, agregat się też potrafi wyłączyć. Sprawdźmy sobie to, tutaj na sam koniec mocno przycisnąłem. O! I agregat się nam wyłączył, czyli zobaczcie, wiertarkę też nie daje rady, zobaczcie, nie przewierciłem się na drugą stronę. Dajmy jeszcze jedną szansę naszemu agregacikowi. Naprawdę chwalę ten agregat, jest bardzo fajny, 4-osób, bardzo cichutko chodzi. Natomiast zobaczcie, do takich rzeczy średnio. No i lecimy, to samo drewno, zaczynam od naszej wiertarki i patrzymy, 1300, 1000 w zasadzie 400 chwilowego obciążenia, tyle mamy wat, jeżeli chodzi o tą wiertarkę. No ale zobaczcie, jesteśmy w stanie przewiercić to drewno na wylot i tutaj się nic nie dzieje, cały czas wiertarka utrzymuje tą moc, nic się nam nie rozłącza, jest naprawdę bardzo fajnie, zobaczcie, wiercę trzecią dziurę pod rząd. Myślę, że nie ma najmniejszego problemu. Sprawdźmy to. Jest, zobaczcie, na wylot przewiercone. Tu mamy tabliczkę znamionową tego naszego power banku, wielkiego power banku, power stacji. Mamy wszystkie obciążenia. Ja myślę, że no, warto, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje prądu w różnych dziwnych miejscach. Słuchajcie, teraz spróbujemy ją kilkakrotnie naładować i rozładować i zobaczymy, ile energii bierze nam z gniazdka przy ładowaniu i ile jest w stanie nam oddać. No bo co z tego, że jesteśmy w stanie sobie powiercić nią dziury, jak potrzebujemy wiedzieć, ile tam fizycznie jest tych kilowatogodzin ukryte w tej naszej stacji. Dobra, najpierw ładujemy ją do pełna. Zobaczcie, ile tam mamy. 600, 700, 800, 900 jest kilowatogodzina. Dokładnie kilowatogodzina i 50 W nam pobrała z gniazdka i teraz oddaje nam 836 W oddała. Jeszcze raz, 1 kWh 70 W. I ile nam teraz, zobaczcie, odda. Obciążenie tutaj jest jednostajne, mniej więcej 200 W, podłączony komputer. Zobaczcie, jak czas leci. Naprawdę dobrych kilka godzin komputer pracuje na tej stacji. Komputer od 100 do 200 W mi pobierał. No i mamy 800 będzie? Jest! 842 W. No dobra, czyli jeżeli podłączymy sobie coś na 220 V, to na przykład bierze 100 W, niech to będzie jakiś zasilacz do czegoś tam konkretnego, no to to poleci przez ponad 8 godzin. Ta stacja będzie w stanie oddawać tą moc. Powiem więcej, komputer, przy którym nagrywam, bierze mniej więcej 200 W. Na UPS-ie, który jest podłączony do tego komputera, który notabene też kosztował no z 1700 zł, ten komputer ciągnie, bo ja wiem, 15 minut, może 20 minut pociągnie. A tutaj wychodziłoby, że jakieś 4 godziny. Nie mam pojęcia, skąd to bierze tyle energii. Natomiast możecie sobie tutaj zobaczyć, bo te stacje można kupić mniejsze, ale można też kupić większe. Jeżeli ktoś potrzebowałby czegoś większego, to nie ma problemu, może sobie kupić coś większego. Sprawdźmy jeszcze te gniazda USB zwykłe, no i to USB typu C. Czy no, tam jesteśmy w stanie je obciążyć, tak jak producent mówił, 18 W, no i 100. Aby to sprawdzić, mam tego typu miernik, no i kabelek. Kabel nie jest jakiś mega super wypasiony, także myślę, że może być wąskim gardłem i może nam nie dać pełnego obciążenia. Mam taką komórkę rozwaloną, bo połamaną. Zobaczmy, ona jest 50% naładowana, ale to nam do tego testu starczy. Zobaczcie, 9 V i mamy 1,59, no 1,6 ampera, co nam da jakieś koło 15 watów. To już jest dobrze. Pewnie jakby był lepszy kabel, to byśmy do tych 18 dobili. Pamiętajmy, że 18 W producent sugeruje, że no tyle jest w stanie wyciągnąć z tych gniazd, a to jest po prostu bardzo blisko. Dobra, jeszcze test USB typu C.
Sprawdziłem i urządzeniem, które pobiera najwięcej energii u mnie, jeżeli chodzi o ładowanie przez USB-C, jest taki oto laptopik. On bierze tych 30 W. Mam też taki oto bardzo fajny kabelek, który ma wbudowany taki mierniczek tutaj. Podłączymy z jednej strony to pod naszą power stację, a z drugiej strony pod nasze laptopik. Zobaczcie, już się coś wyświetla. Zobaczymy, co nam się tutaj wyświetla. Zobaczcie. Mamy tutaj 1 W, ale mam nadzieję, że się przyłączy. Jest, zobaczcie, zassało 59 W, czyli leci na maksa. 60, o, mamy 60, czyli zobaczcie, czyli daje maksa. Maksa, ile chce ten laptop, tyle sobie bierze, nie? Czyli ogólnie, no, jest dobrze. O to nam chodziło, żeby maksymalnie to obciążyć. Zobaczcie, teraz on tutaj spadł do 39. No, najprawdopodobniej on też jest troszeczkę tam naładowany. On nie jest do zera wydojony, więc naprawdę nie jest najgorzej. Reasumując, power stacja! Ciężka, słuchajcie, ciężka. Ale myślę, że wszystkie osoby, które no, prowadzą taki tryb życia aktywny, jeżdżą pod namiot, jeżdżą na jakieś zasiadki nocne, czy to karpiowanie, ja myślę, że to jest właśnie coś dla nich. 60 razy można naładować iPhone'a 12 za pomocą tej power stacji według specyfikacji producenta. Ha, to jest naprawdę aż świat. No to możemy to na całe lato wziąć i całe lato mamy dostęp do mediów społecznościowych i możemy za pomocą aplikacji InfoRybka wrzucać raporty, że normalnie te rybki biorą jak szalone. Dzięki wielkie za dziś. Zupełnie inny filmik niż jesteście przyzwyczajeni, ale myślę, że od czasu do czasu taki Tech Week też jest przydatny. Trzymajcie się, na razie, cześć!